mówiła, że mnie nie będzie mnie biła, ale mnie biła. Biła mnie po głowie, po plecach mnie biła. Mam pręgi tutaj jeszcze z tyłu od żelazka, takie czerwone. Ja mówiłem, żeby ona mnie nie biła, bo to... Ja się zamykałem, ja sam, ta moja konkubina była z tyłu, gdzieś ona wychodziła, ona z kochankiem wracała. I ona kiedyś się zamkłem za drzwiami, to ona te drzwi zdemolowała. Ona, nie wiem, ona taburetę nie zdemolowała i trochę żelazki. Ja kiedyś nie piłem wódki wcale, ja w wojsku to mi powiedzieli, że bo ja spawam. Ja tam w wojsku spawałem i mnie w wojsku powiedzieli, że ja mogę dalej spawać. I ja spawałem. Od pięciu lat, jak wyszłem z wojska, to już nie spawam. Spawanie się dla mnie skończyło. Moja konkubina powiedziała mi, żebym nie spawał. To ja nie spawałem. Ona mnie nie biła, ja na początku mnie nie biła, dopiero później. Ona jak te drzwi zdemolowała wtedy, to ona wtedy te drzwi, on przyszedł do niej, taki facet przychodził do niej, on tam on na golasa biegali zupełnie po mieszkaniu. Jak on przychodził do niej, to on te drzwi naprawił, bo ona mówi tak, żeby ona te drzwi, że niby ja te drzwi zdemolowałem, że niby ja wziąłem nóż, czy nie wiem, czy kuchenkę i zdemolowałem, ale to nie było. Nie, to ona jest zdemolowała, ale ona tak jemu powiedziała, że to ja. Ja nie piłem wódki, ja nic. Ja, ale ona te drzwi naprawiła, żebym ja nie mógł tam wejść, bo ona miała klucz, a ja byłem w zewnątrz, znaczy w środku byłem, znaczy oni byli. I oni wchodzili tam i ja zamykali mnie. I ona później mnie nie biła, w ogóle mnie nie biła. Ona już w ogóle, jak ona miała tego chłopa, to ona mnie nie biła, tylko on mnie bił. Żyła z tym chłopem. Ona niby moją konkubiną była, ale niby nie. I ona mówiła, że tak, że jak on, ten chłop, ten, ja nie wiem, że jak on będzie tutaj, to te drzwi będą, a jak on wyjdzie, to ona te drzwi znowu zdemoluje. I on wyszedł. On wyszedł kiedyś i on poszedł, bo miał swoją konkubinę. Tam to wszystko było już normalnie. Ona mnie biła później, ona demolowała mi. Ja lubiłem kwiaty. Ja miałem różne kwiaty w domu. Ja miałem pelargonię, miałem prymulkę, a mi je zdemolowała wszystkie. Zdemolowała mi je, zniszczyła. Po prostu. Ja je podlewałem, a ona jeszcze bardziej je podlewała i one zgniły.
przyszła kiedyś, miała konkubina, a już w ogóle nie miała faceta wtedy. Ona już biła mnie, ale wychodziła z domu normalnie, i ona do pracy chodziła i wracała i w ogóle powiedziała mi, że ja mam siedzieć w kuchni. Ja w ogóle tutaj miałem taki materac. Ja na tym materacu sobie siedziałem albo se leżałem i ja tutaj mieszkałem. Ja u niej zmywałem naczynia, ja u niej robiłem jakieś pierogi. I ona kiedyś, któregoś dnia do mnie przyszła i ona powiedziała, że będziemy mieli dziecko, ale powiedziała, że to nie moje dziecko będzie, tylko będzie jakiegoś tam faceta, który i tak ma konkubinę już swoją i że on nie będzie chciał tego dziecka i że ja mam, bo ona jest moją konkubiną, ja jestem jej konkubinem. I ona mi powiedziała, że ja mam się tym dzieckiem normalnie, mam pieniądze na nie płacić. I że to dziecko to jakby moje było, chociaż mi powiedziała, że to nie moje i że w ogóle ona ze mną dziecka nie będzie chciała mieć, bo ja jestem do niczego. I że w ogóle z nikt ze mną dziecka nigdy nie chcieć mieć, nie będzie miał chcieć. I jak już mieliśmy to dziecko, to ona mnie powiedziała, że ja muszę iść do roboty, żeby mieć na tego dziecka utrzymywanie, żeby normalnie mogło się wychować na dobrego obywatela. No i kazała mi spawać. No to spawałem. I spawałem, ale ona znów zaczęła mnie normalnie się nade mną znęcać. Ona słowami i kijem mnie biła. I kijem i taką wycieraczką do trzepania dywanów. Ona mnie biła nią po głowie, ona mnie nieraz biła po głowie i miałem guzy i w ogóle nie mogłem spawać. No i poszłem do... No poszłem normalnie na tą, bo mnie powiedzieli, że ja nie mogę spawać, że już się w ogóle, że w ogóle nie mogę spawać, nawet nie ona, bo ona mi mówiła, ale oni mi powiedzieli, ci tam, że nie mogę już spawać więcej, że nie będę więcej spawać i w ogóle mogę się pożegnać w ogóle z moim zawodem, bo ja w ogóle spawam. To znaczy już nie spawam, ale spawałem, ale już nie spawam. Nie moja konkubina powiedziała, że ja muszę i tak iść do roboty. Jak nie umie kurwa jak nie umie spawać, to mogę iść robić gdzieś na magazyn. I mnie powiedzieli, że mam piwo robić. I ja dostałem nawet od tych, że piwo, że mam niby te kapsle na butelkę i że niby to piwo mam robić. Ja robiłem to piwo. Ja robiłem piwo i mnie mówili, że ja to piwo mam... I ja zacząłem robić w tym piwie. Ja piłem, ja dużo piłem, mnie wywalili z roboty, bo piłem. Jak zacząłem to piwo pić, to piję cały czas. Mnie wywalili z roboty i ja na to dziecko, że niby nie dawałem pieniędzy, że niby to dziecko nie mogło się wykształcać tak należycie i poszłem normalnie na zasiłek i normalnie ona, ta konkubina moja, ona tam miała facetów, oni do niej przychodzili normalnie, ciągle oni przychodzili, ja nie wiem, oni przychodzili do niej, te faceci, ci faceci normalnie do niej. Ja się odzwyczajam od picia.
i ona mnie normalnie podała do sądu, że ja niby na dziecko swoje i ona w ogóle w sądzie też ona powiedziała, że to nie jest moje dziecko, bo ona nigdy w życiu by nie chciała z takim chamem i pijakiem mieć dziecka, chociaż ja w ogóle nie byłem jeszcze wtedy ani chamem, ani, znaczy jeszcze wtedy nie byłem pijakiem. I wtedy jak ja poszłem na ten, jak mi ta konkubina kazała, żebym na to dziecko nasze, w ogóle pieniądze, wszystkie pieniądze ułożył, to ja wtedy poszłem na zasiłek i nie miałem tych pieniędzy, to przyszła do mnie milicja, przyszedł taki dzielnicowy i powiedział, że na komisariat musimy iść, żeby... Mówił, że żeby pójść i oni mnie wtedy zamknęli do... No zamknęli mnie do tego więzienia. I siedziałem tam 2 lata, bo siedziałem, bo że niby nie wyłożyłem alimentów na prawidłowe rozwinięcie się mojego dziecka. Ja mówiłem, że to w ogóle, że to dziecko, że ja mogę wyłożyć na niego w ogóle te wszystkie alimenty i że mogę w ogóle jemu jedzenie i w ogóle zmywać, bo ja cały czas w kuchni w ogóle mieszkałem. I w ogóle ja lubiłem mieszkać w tej kuchni, bo żona w ogóle nie demolowała mi drzwi od kuchni. Ja nie wiem, bo ona mi demolowała zawsze, jak w takim małym tym pokoju byłem, bo u nas 2 pokoje były, to ona mi te drzwi zaraz zdemolowała, albo że, znaczy jak żelazka już nie było, bo całkiem je rozbiła, to wtedy jak mnie tu w plecy uderzyła, jak ja byłem w tym, w szpitalu na leczenie tutaj kręgosłupa, tutaj tego z lewej, to na mnie te drzwi, to później mnie czym innym rozwalała te drzwi, ale jak w kuchni, to ona w ogóle mnie nie demolowała tych drzwi, bo ona mówiła, że w kuchni drzwi mają być zamknięte i ja tu mogę sobie spać. No ja sobie spałem w tej kuchni, w ogóle miałem materac, w ogóle dmuchany i w ogóle mi nie było źle, mi nie było nawet dobrze w tej kuchni. Że na początku co ona mnie w ogóle biła mi żelazki z drzwiami, biła mnie to na te drzwi, zdemolowała. Bo kiedyś nie wiem, mi powiedzieli, że zdemolowała w wojsku, bo ja spawam. Wiedzieli, że ja mogę dalej spawać. Ona te drzwi, że ona, że niby ja do lasa demolowałem, że niby ja wziąłem w ogóle. Ja jeszcze wtedy, ja byłem bity.
To ja nie spawam. Moja konkubina powiedziała mi, żebym nie spawał. Spawanie się dla mnie skończyło.